Joanna Woźniak, Norbert Darnowski. Witamy Państwa w specjalnym wydaniu programu lokalnego. Dodajmy tylko, że sylwestrowym i ostatnim w tym roku. Nowy rok to czas na podsumowanie starego. A jaki był dla Ciebie rok 2013? Gdybym zaczął wszystko wspominać, pewnie brakłoby nam czasu antenowego i zastałby nas nowy rok. Na szczęście zrobili to za Ciebie Beata i Kuba. Pytali ludzi kultury, polityki o ważne dla nich wydarzenia w mijającym roku. Ciekaw jestem ich odpowiedzi. Zatem zapraszamy na felieton. W 2013 roku minęło 5 lat, odkąd placówka została otwarta w naszym mieście, udostępniona dzieciom. A wyjątkową rzeczą, która się wydarzyła, była rewitalizacja terenu za budynkiem, takiego zaniedbanego do tej pory, nieujętego w pierwszym projekcie rewitalizacyjnym. No i dzięki temu mamy wspaniały ogród z placem zabaw, z warsztatem rzemiosła artystycznego, z mini plantacją wikliny. No i teraz pogoda nie sprzyja, ale mam nadzieję, że uda nam się ogród już uruchomić na wielką orkiestrę, a na pewno wiosną zapowiadamy imprezy, no i oczywiście warsztaty garncarskie i ceramiczne. Rok trudny. Ale jak ja sądzę, że w trudach to człowiek ma szansę na rozwój, na poznanie problemu od różnych stron. I myślę, że to, co zapamiętam, to, że to był piękny rok, bo jednak osiągnęliśmy to, co chcieliśmy, pewno się rozwinęliśmy, pewno się zbudowała fajna społeczność. Ja mam takie ustawienie fabryczne, ten optymizm i myślę, że wszystko, co zapamiętam z tego roku, to było piękne. W tym starostwie bywaliśmy niejednokrotnie i pan starosta był u nas i myślę, że teraz mamy dobrą atmosferę, dobry klimat, taki sprzyjający, że może się dogadaliśmy, może się więcej o sobie dowiedzieliśmy. Myślę tak, że no jest, bardzo zjednoczyło nas to tutaj, wewnątrz, tak, że tak jak socjologii mają grup, że zewnętrzny wróg to powoduje, że się integruje grupa. I ja to czuję, jak jesteśmy tutaj razem i to, o co chodzi nam, o takie zbudowanie społeczności takiej obywatelskiej i widzę, jak w ludziach no jakby ta wiara, że można zawalczyć o swoje, że coś od nas zależy. Myślę, że to jest też bardzo pozytywne w tym roku. Wygląda na to, że zrobiliśmy około 150 imprez w tym roku, jak co roku, najróżniejszych i u siebie, i wyjazdowych, i wspólnie z organizacjami pozarządowymi, z innymi instytucjami. Także bogaty był to rok. Wszystko działa, gra. Wydaje mi się, że większość artystów ze wszelkich dziedzin sztuki w naszym mieście gromadzi się wokół Miejskiego Ośrodka Kultury, czyli jesteśmy w stanie zaproponować mieszkańcom takie prawie na co dzień obcowanie z każdym rodzajem sztuki i to na bardzo wysokim poziomie. Podsumowując ten rok, można od razu powiedzieć, że pojawiają się ciekawe perspektywy na przyszły. Nasz Art 51 Teatr, obchodziłyśmy dziesięciolecie również w tym roku, nowa premiera Plan B, przyjmuje się w kraju na festiwalach bardzo dobrze, widownia reaguje na to super. Kończyliśmy właściwie rok kampanią przeciwko przemocy, też w tym roku z takim pytaniem i co dalej, z takimi wnioskami na przyszłość, na to właśnie na co należałoby może stawiać w przyszłym roku w tych działaniach, na bardziej na edukację, na profilaktykę. Jak w piosence, to był rok dobry rok. Ale to były sukcesy duże, ja tak powiedziałam, i małe. Do tych dużych to powiedziałabym drgania przestrzeni. Nasze osiągnięcie, ponad 1000 tancerzy
zespoły przyjechały od Bielska-Białej po Koszalin, to no, nas to uświadomiło, nam to, że jest rzeczywiście ogromne przedsięwzięcie. Z tego się bardzo cieszymy, mam nadzieję, że jeszcze następne będą. Drugie to wyjazd naszego zespołu na Łotwę. W Bałska nasz zespół zdobył pierwszą nagrodę w Międzynarodowym Festiwalu Tanecznym. I to proszę zrozumieć, to nie jest wyjazd międzynarodowy po to, żeby się zaprezentować, to jest konkurs. Dlatego tym bardziej cenny. Jak się staje w szranki, w bój no, z takimi znanymi rosyjskimi zespołami, to trzeba mieć rzeczywiście mnóstwo hartu, żeby ze sceny nie spaść. No ale nasze dzieciaki, nasze zespół K2 Kadra zdobyła główną nagrodę. Małe sukcesy to właśnie ta mała mini galeria, która była otwarta w listopadzie. Mam nadzieję, że będzie robiła tutaj nam dużo dobrego. Pierwsza wystawa to są wystawy prac plastyków amatorów i naszych tutaj gobeliniarzy. Im się to należało, ponieważ działają to od 30 lat. Następne będą już autorskie. Jest to sala konferencyjna, w związku z tym dosyć dużo osób bywa, nawet uczestniczy w różnego rodzaju zajęciach, spotkaniach i siłą rzeczy ta galeria jest wielokrotnie oglądana. Drugim sukcesem, to takim ostatnim, bo to się ostatnio najbardziej pamięta, to jest ten turniej szachowy. Zawsze koniec roku to czas podsumowań i takich refleksji. To rok kolejny, kolejny rok takiej wytężonej pracy dla Uniwersytetu szczególnie. Jest mnóstwo nowych działań i realizacji następnych. Taką nową rzeczą, która u nas się zadziała wcześniej nie było, bo były to akcje. Teraz chcemy działać tak regularnie. Uruchomiliśmy sekcję wolontariatu, która ku ogromnemu zaskoczeniu, bo pierwotnie, kiedy próbowaliśmy, przymierzałam się do organizacji tej sekcji, spotykałam się ciągle z takim pytaniem, że czy na pewno wiem, co chcę zrobić, że to jest takie poświęcenie, wyrzeczenie. Okazuje się, że na wolontariat można patrzeć inaczej i moje koleżanki właśnie inaczej patrzą na to wyzwanie. Widzę duży przyrost aktywności, jeżeli to tak można powiedzieć. Coraz więcej osób włącza się w działania nie tylko na zasadzie odbiorcy, ale też uczestnika i to jest pocieszające i cieszę się, że tak jest i myślę, że to się będzie w tym kierunku rozwijać. Środki unijne, które dostało miasto Zgierz, zaczynają dawać o sobie znać, no bo widzimy plac Kilińskiego, jest remontowany, będzie ponoć piękny. Myślę, że to jest inwestycja, z której będziemy wkrótce dumni, bo ona spowoduje, że ta część miasta stanie się naprawdę piękna i będzie przyciągać wiele osób chętnych zobaczyć, co tam w Zgierzu się zmieniło. Nawiązanie do tradycji, do tych XIX-wiecznych, do międzywojennego okresu, już wykonane w profesjonalny sposób, myślę, że będzie cieszyło oko. Należy zmieniać wystrój naszego miasta i tutaj przyklaskuję, aczkolwiek przypomnę, że te projekty jeszcze leżały od czasów, kiedy ja byłem naczelnikiem wydziału. Powstały ostatnio 4 nowe poradnie, między innymi poradnia chirurgii onkologicznej. Te przychodnie, które się otwierają, to też jest ogromnie ważne, dlatego tak bardzo zależało nam na tym, żeby tą akcję promocyjną w organizacji przeprowadzić, bo często problemy osób starszych szczególnie wynikają z niewiedzy po prostu, tak? Z braku informacji, gdzie można skorzystać z pomocy, gdzie można szukać oferty i bardzo się cieszymy, że takie spotkanie i panią dyrektor Miejskiego Zespołu Przychodni Rejonowych i z panią prezydent, która wprowadzała i z lekarzem onkologiem, czyli to z tej specjalizacji, której tak bardzo, bardzo takie duże żniwo zbiera wśród ludzi, że udało się przeprowadzić. Rok 2013 nie dużo się różnił od lat poprzednich. Miał swoje plusy i minusy. Likwidacja ITZ-u była takim dość głośnym tematem.
W 2013 roku udało się przynajmniej wprowadzić tą ustawę śmieciową, czyli uregulować rynek śmieciowy. I myślę, że to jest dobra, chociaż ona, ta ustawa zawiera wiele mankamentów. Niemniej jednak ona w praktyce dotrze się i myślę, że to się uporządkuje. W przyszłym roku już będziemy mieli uporządkowany ten program czystości, jakże i tą zbiórkę śmieci. Taki mały negatyw, chociaż w Zgierzu nie są najwyższe stawki, podatek śmieciowy, gdzie jest to podatek, całkowicie inne są zasady niż było do tej pory. Zdobyliśmy odpowiednie fundusze, które pozwalają nam działać w zakresie pomocy ludziom chorym, a jeśli chodzi o sam zakres prac inwestycyjnych, ja wielokrotnie przed kamerami mówiłem, że do zrealizowania tej inwestycji są potrzebne duże pieniądze. My już czynimy te kroki od kilkunastu lat i sądzę, że w przyszłym roku mamy równe 20-lecie istnienia hospicjum Jana Pawła II. Będzie tym rokiem, którym rozpoczniemy budowę tego hospicjum. Ogólnie rzecz biorąc, rok dobry pod względem finansowym zaczął się od balu Czerwonej Róży w Aleksandrowie, gdzie otrzymaliśmy od darczyńców 25 tysięcy złotych. Jest jednoprocentowego odpisu od ludzi, którzy o dobrym sercu przekazywali swoje te procenty z dochodu. Uzyskaliśmy prawie 150 tysięcy. Otwarcie powiększonego lodowiska. Cieszymy się wszyscy, że coraz więcej, szczególnie dzieci i młodzieży, może tam spędzać swój czas, nie tylko przy komputerze. Zawsze byłem gorącym zwolennikiem, jeszcze jako radny miejski, rozwijania tej strefy rekreacyjno-sportowej w Zgierzu. Cieszę się, że w tym roku zostało zmodernizowane, w zasadzie przedłużone lodowisko. Ale mam również nadzieję, że będą dalsze inwestycje w parku miejskim. Gorąco liczę, że w najbliższym czasie pojawi się ściana spinaczkowa. Nawet jest taki pomysł, żeby była w kształcie jeża, żeby dla dzieci była atrakcyjna i żeby no, była niepowtarzalna w skali całego kraju. Słyszałem też o planach stworzenia wodnego placu zabaw. Tego roku ja myślę, że nigdy nie zapomnę ani w płaszczyźnie zawodowej, ani w płaszczyźnie osobistej, dlatego że w tym roku po wielu, wielu latach udało nam się utworzyć rodzinne domy dziecka. Dwa rodzinne, z czego jeden w Zgierzu. Jest to dla nas niesłychany sukces, to jest ogromny krok naprzód, jeśli chodzi o pieczę zastępczą. To jest wyjście naprzeciw chyba tylko tym wszystkim oczekiwaniom, które towarzyszą wychowaniu dzieci poza rodziną biologiczną, czyli dać ładny dom, bezpieczeństwo, co najważniejsze miłość, ale w niewielkiej kameralnej strukturze. Jest połączenie autobusowe między ważną częścią gospodarczą, która daje miejsca pracy w powiecie zgierskim, Strykowem, Zgierzem, a Aleksandrowy Łódź. Najlepiej zapytać mieszkańców Zgierza, czy lepiej im się żyło w tym 2013 roku w swoim mieście, w Zgierzu. I tutaj chyba odpowiedź będzie negatywna. Dla mnie to jest byle jak ten Zgierz wygląda. Nic się nie zmieniło? No zmienia się, ale tak ogólnie bardzo słabo. Jak dziura była, tak jest. Nic się nie zmieniło, nic kompletnie. Jak były chodniki dziurawe, tak są. Ja nie widzę jako w ogóle na tego specjalnego postępu. Jeżeli się zmieniło, to chyba na gorzej tylko. Po prostu to jest najgorsze miasto w PRL-u. Rządy w tym roku chyba kiepsko wyglądają. Chociażby ostatnie obligacje wzięte na wydatki bieżące nie dają perspektyw rozwoju naszego miasta. Rok 2013 był to kolejny rok, w którym mieszkańcy dowiedzieli się, że prezydent Iwona Wieczorek jest kiepskim gospodarzem miasta i kolejny raz zostało udowodnione to przez to, że doprowadzona została do katastrofy finansów publicznych miast. Ktoś powiedział, że jak trzynastka jest, to od razu można przyjąć, że jest pechowy, tak? I niedobry.
Ja nie jestem tak bardzo pesymistycznie nastawiony, ale powiem tak, nigdy nie jest tak, żeby nie mogło być lepiej. Oczywiście mamy ograniczone środki w budżecie, z tego tytułu mamy ograniczone możliwości realizacji przedsięwzięć na terenie miasta Zgierza, z których nasi mieszkańcy byliby bardzo, bardzo zadowoleni. Nie da się wszystkiego zrobić. Myślę, że nasze czynności, które tutaj wykonujemy, idą w tym kierunku, żebyśmy w jakiś sposób dzielili równo i sprawiedliwie w miarę ten tort, który nazywa się budżet miasta. Minimalizujemy zagrożenie, poprawiamy sytuację finansową miasta. W ograniczonym też zakresie możemy realizować inwestycje. Tym niemniej te inwestycje są realizowane. Udało nam się zrobić kolejne place zabaw, kolejne parkingi, utwardzać, remontować drogi i budować nowe drogi. I to, czego niestety nie widzimy, budowa kanalizacji deszczowych. Pozyskaliśmy nowe środki w ramach składanych przez nas projektów. Będziemy teraz realizować projekt w ramach rewitalizacji społecznej i mamy też kolejne dofinansowania na promocję naszego miasta, na promocję marki Miasto Tkaczy. W 2013 Zgierz się zmienił? Zmienia się, może to tak powiedzmy, bo niewiele się zmienił, ale tam, gdzie coś się dzieje, to tak. Na dobre ten rok wyszedł? No, na lepsze. Osiedle 650-lecia, gdzie ta modernizacja bardzo dużo robi i daje. Miasto wygląda ładniej, czyściej. Z tych różnych inwestycji, jakie wykonaliśmy, to niektóre są w Zgierzu. Chociażby oddanie Orlika, prawda? To taka szlagierowa inwestycja, która zakończyła się z pełnym sukcesem. Dzisiaj korzysta z tego młodzież, dorośli, całe grupy. Jak czasem jadę wieczorem, widzę, że również rozgrywane są na tym płycie mecze. To świadczy o tym, że taka była potrzeba i trafiony kształt w dziesiątkę, jak to mówię. Wiele rzeczy jest takich, które można byłoby lepiej zrobić, ale i tak zrobiliśmy dużo. Jest inwestycja drogowa. Żałuję tylko, że tylko taki kawałek na ulicy Piłsudskiego. No, naszym marzeniem, naszym też chęciami jest to, żeby dokończyć tą inwestycję w 2014 roku. Trzynastka nie była chyba taka pechowa, chociaż była niewątpliwie trudna, emocjonalna. Wszyscy wiedzą, że sprawa DPS-u wywołała wielkie emocje. Jednak końcówka roku 2013 spowodowała, że wszystkie te nieporozumienia, wszystkie te niepokoje, przynajmniej duża część z nich została uspokojona. Mamy polubowne rozwiązanie problemów z DPS-em w Ozorkowie, a także i z DPS-em w Głownie. Jeśli chodzi o sprawę finansów, to tutaj nastąpiła stabilizacja. 3 lata spokojnych rządów, zarządu spowodowało, że mogliśmy sobie w końcówce roku pozwolić na takie wydatki, o których na początku roku nie myśleliśmy. Po pierwsze, wszystkie nasze jednostki organizacyjne otrzymały 500 000 zł na pracownie informatyczne, a pracownicy niepedagogiczni od 1 listopada tego roku dostali podwyżkę, bo nas na nią było stać. Spółki powiatowe otrzymały nowy wymiar, nowych prezesów i myślę, że też w nowy rok będą wchodziły zdecydowanie w lepszych nastrojach niż to było na początku jeszcze tego roku. Wielu z Państwa spędza Sylwestra poza domem. Na salach, prywatkach, wyjazdach. Przypominamy, że w Sylwestra przed Urzędem Miasta o godzinie 23.30 odbędzie się pokaz fajerwerków. Wcześniej, bo o godzinie 20.00 mogą Państwo odwiedzić Kolegium Nauczycielskie i wysłuchać recitalu Andrzeja Rosiewicza. Piosenkarza znanego z takich przebojów jak Czy lubi Pani Czacze, Najwięcej witaminy, czy Chłopcy Radarowcy. Mama nie mówiła Ci, że niegrzecznie jest przerywać? Mówiła także, że należy myć ręce przed jedzeniem. A Ty znowu o jedzeniu? Pewnie, dlatego Kuba przedstawi nam propozycje potraw, jakie można zaserwować gościom podczas Sylwestra.
Szanowni Państwo, ledwo odeszliśmy od świątecznego stołu, a to już czas przygotowywać się do zabawy sylwestrowej. I choć celebrowanie Nowego Roku powinno kojarzyć się z szaleństwami na parkiecie, a nie siedzeniem przy talerzu, nie mogliśmy z tej okazji nie odwiedzić restauratora ze Zgierza, Krzysztof Kubera, co przygotował Pan na tę specjalną sylwestrową okazję. Dzień dobry, witam Państwa po raz ponownie. Chcieliśmy przygotować kurczaka faszerowanego i coś prostego na noworoczny stół, szybkiego do przygotowania, rodki schabowe. Najważniejszą rzeczą w zrobieniu kurczaka faszerowanego, czy kaczki, czy gęsi, czy indyka, jest jego zamarynowanie. Na początku, po drylowaniu, po wytrybowaniu wszystkich kości, elementów stałych z kurczaka, jest jego zamarynowanie. Najpierw bierzemy olej, czerwone wino wytrawne lub półsłodkie, zależy to na jaki sposób robić, czy na słodki, czy na ostry. Przyprawa do kurczaka, cukier, sól, zioła prowansalskie, koper lub natka pietruszki, jajka, rodzynka, orzech włoski, jabłko i wątróbka, najlepiej drobiowa, do kurczaka. Czy jego drylowanie to jest trudna czynność? Wcale, że nie. Wydaje się, że to jest takie trudne, choć naprawdę to nie. Przecinamy skrzydełka w drugiej jego części, tak, czyli na zgięciu. Tu najlepiej na chrząstce, wtedy nie ma problemu, ładnie się przecina. Tak samo jak i drugie. Proszę bardzo. Odcinamy kuperek. Najbardziej tłuste jego rzeczy, czyli przy kuperku najlepiej odcinamy trybownikiem, cienkim nożem. Ładnie się odcina wszystkie jego takie rzeczy. Można to wykorzystać na późny jakiś wywar, na rosół czy na jakąś zupę mięsną, tak? Przekładamy kurczaka na jego piersi i zaczynamy drylować od tyłu, tak? Czyli od kuperka wyciętego wkładamy cienki trybownik i zaczynamy trybować go przy kości. Cały czas jedziemy przy kości, żeby jak najmniej mięsa zostało na kości i dookoła jego korpusu. Mięso kurczaka czuje się popularne na polskich stołach? Myślę, że najbardziej popularne. Wiadomo, że teraz coraz bardziej ludzie sobie eksperymentują jakąś cielęciną, dziczyzną, tak, wołowiną. Rzadziej, znaczy do tej pory wieprzowina, choć bardziej każdy odchodzi od wieprzowiny. A dlaczego? No myślę, że to jest mięso bardzo tłuste, najmniej zdrowe. Jest moda na zdrowe jedzenie, chude jedzenie przede wszystkim. Wiadomo, że wieprzowina jest najbardziej tłustym mięsem. Mięsem najmniej wartościowym. Najbardziej wartościowym mięsem jest mięso ryb, dziczyzny. Później u nas drobiu. I wracając do trybowania, lecimy sobie nożykiem cały czas po korpusie, trybując do końca, cały czas. Tu jest chrząstka, tu jest akurat chrząstka łącząca skrzydełko z korpusem, także przecinamy po chrząstce. Bardzo ładnie się mięso oddziela, tak samo jak i z drugiej strony. Mamy korpus, odkładamy go. Możemy również wykorzystać go na jakiś wywar, na jakąś zupę. Czyli mamy wytrybowanego kurczaka, choć nie do końca, bo zostały nam dwie kostki skrzydełek i udka całe, choć do kurczaka faszerowanego zostawiamy tylko te dwa udka, czyli te uda. A tą kostkę wyjmujemy, tak również tą kostkę wyjmujemy, tak, od skrzydełek. Czyli już pokażę, jak to robimy. Nacinamy. Rozumiem, że to skóra ma być nienaruszona, skóra, tak? Skóra ma być nienaruszona. Takim samym sposobem trybujemy czy gęś, czy indyka, czy kaczkę bardziej popularną. Robimy też takim sposobem, jakim teraz robię kurczaka, kaczkę po tyrolsku, bo chciałbym przygotować Państwu kurczaka po tyrolsku, choć dlatego zastąpiłem kaczkę na kurczaka ze względu na nasze kieszenie. Udka mamy ładnie, zostały nam tylko skrzydełka do wyjęcia, wkładamy rączkę
i nacinamy ładnie dookoła trybownikiem. To jest wydrylowany kurczak, wytrybowany na kurczaka po tyrolsku. A więc to kurczak przygotowany, przechodzimy do farszu? Tak, kurczak przygotowany, dochodzimy do farszu, tylko zanim przejdziemy do farszu sporządzenia, bardzo ważnym jego elementem jest jego zamarynowanie, czyli zmiękczeniu mięsa, doprawieniu jego i spowodowaniu, że będzie bardziej kruche podczas pieczenia, tak? Czyli w skład marynaty wchodzi olej lub oliwa z oliwek, przyprawa do kurczaka, cukier, sól, ziół prowansalskie, koper lub natka pietruszki. Niektórzy marynują przyprawę do kurczaka, niektórzy grosem, niektórzy używają warzywka, niektórzy sól, cukier. Także to jest dobór składników od kucharza, od jego walorów smakowych, tak, od kubków smakowych i tak dalej. Czyli tak, mamy kurczaka wydrylowanego, sobie skrapiamy jego oliwą z oliwek lub olejem. Bardzo niektórzy polecają też olej rzepakowy. Czyli dobrze sobie go skrapiamy i na zewnątrz, i wewnątrz. Dobrze. Tak samo jak i z drugiej strony. I łódka, które pozostały nam. Gdy mamy skropiony oliwą z oliwek, troszeczkę przyprawy do kurczaka od środka, tak żeby doszły nam do wszystkich elementów i piersi, i skrzydełek. Możemy troszeczkę rozluźnić mięśnie, wkładając rączkę. Proszę bardzo. Teraz troszeczkę cukru wkładamy do środka. Daliśmy przyprawy do kurczaka, czyli soli już nie będziemy używać, żeby nie przesolić. Zioła prowansalskie. Tak samo na zewnątrz, jak i wewnątrz. Do piersi. Natka pietruszki. Oczywiście natka ma jakie witaminy więcej? C. C, właśnie. Wbrew pozorom, każdy myśli, że cytryna ma najwięcej witaminy C, lecz jak to powiedziałem, wbrew pozorom. I na końcu skrapiamy oczywiście naszego kurczaczka. Winko, alkohol powoduje, że mięso jest smaczniejsze. I bardziej kruszeje. A, tego nie wiedziałem. Bardziej kruszeje, mniejszy etap pieczenia. Także proszę bardzo, bardzo fajnie się nadaje. Obtaczamy go, przesypiemy jeszcze go od tyłu przyprawą do kurczaka. Rozumiem, że po takim kurczaku nie można wsiadać za kierownicę? Nie, no oczywiście, oczywiście, że tak. Byśmy musieli tego wina ile wylać. Tu akurat mieliśmy naszykowane 25 ml, czyli pół pięćdziesiątki. Także spokojnie. Tak, przygotowany kurczak, foliujemy go. Co robimy? Foliujemy. Foliuję. Czyli żeby aromat wydobywający się z przypraw i z różnych innych składników nie wydobywał się nam. Czyli foliujemy. I najlepiej wkładamy na minimum 12 godzin do lodóweczki. A więc tak, kurczak nam się marynuje, tak, w lodóweczce, w chłodnym miejscu, 12 godzin, a my teraz przygotujemy farsz. Do farszu na kurczaka około 1,80 kg wchodzi nam około 0,9, czyli 90 deko albo kilogram, kilogram 10 mięsa mielonego. Jakie to jest mięso? Najlepiej do kurczaka użyć mięso wieprzowe. Niektórzy używają mięso wieprzowo-wołowe, choć uważam, że na drób wołowina jest trochę za bardzo ciężka, wymaga ona dłuższego pieczenia, może, że tak powiem, farsz być twardy, kurczak na wierzchu miękki, ponieważ kurczak jest mięsem drobiowym, szybciej się piecze niż wołowina. Wołowina nieco wymaga dłuższego pieczenia, tak? Więc ja używam mięsa wieprzowego do faszerowania kurczaka. Najlepiej mięso wieprzowe, do tego dodajemy wątróbki drobiowej, czyli na 1,80 kg mniej więcej kurczaka, 1,90 kg, dodajemy kilogram mięsa wieprzowego, wątróbki drobiowej około 10 deko. Rodzynek około 5 deko. Ponieważ dzisiaj, panie Kubo, robimy kurczaka
sposobem po tyrolsku, tak? Czyli rodzynka, wątróbka drobiowa, orzechy włoskie. Czy po tyrolsku, czyli trochę tak na słodko? Na słodko, tak. Ponieważ ja preferuję troszeczkę mięsa na słodko. Użyjemy troszeczkę jabłuszka. Mam taką fajną mandolinę do krojenia w paseczki. To jest surowe jabłko czy pieczone? Surowe jabłko. Paseczki nam ładnie kroi. Można, o, proszę bardzo, pokazać, tak? Oczywiście ze skórką, co skórka ma najwięcej witamin i składników mineralnych, choć wcześniej była, wiadomo, umyta. Czyli mamy tak, mięso mielone wieprzowe, mamy rodzynkę, mamy wątróbkę drobiową, mamy jabłuszka. Do wzbogacenia smaku, do soczystości naszego mięsa, do farszu dodamy teraz natkę pietruszki. Dodamy jajka surowe, oczywiście wcześniej wyparzone. W domowych warunkach przelewamy je wrzącą wodą około do 15 sekund, tak, do pół minuty. W warunkach gastronomicznych, jak my tu gotujemy, mamy wyparzarkę ultrafiolet, czyli wybijamy dwa jajka. Jedno jajko na około pół kilo mięsa mielonego. Nie zapomnijmy o grubo zmielonym pieprzu. Może ja bym dał tobie, Kuba, do wymieszania. Wreszcie się do czegoś przydam, tak? Tak, proszę bardzo. Tu można łyżeczkę do wymieszania. Wszystkich składników jego. Nie jestem wegetarianinem, więc nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Tak, od dołu do góry. Zabawa sylwestrowa sprzyja piciu różnych napojów alkoholowych, także odpowiednio jedzenie, odpowiednio kaloryczne jest wskazane. Widzę, masz już odpowiednią masę do naszego kurczaczka, tak? Dobra. Może teraz spróbujemy. Jeszcze trochę przypraw ja bym dodał, a może dlatego, że lubię ostre potrawy. Okej, spróbujemy, zobaczymy. Trochę pieprzu może. Trochę pieprzu, trochę soli. Bardzo fajny smak. Przyłamujący się, właśnie tak jak lubię, słodki ze słonym. Trochę ostrości. Rodzynka i wątróbka daje taki wyrazisty smak naszej potrawie. A więc przechodzimy do elementu faszerowania. Nasz kurczak już jest gotowy do faszerowania. Zamarynował się 12 godzin. Około 12 godzin, odwijamy go, produkt, tak? Tu mamy farsz przygotowany wcześniej. No może bym cię poprosił, żebyś go nafaszerował. Myślę, że to jest dla zawodowca jednak czynność. Wykładamy go na deskę, delikatnie. Proszę bardzo. Rozchylamy jego udka. I wkładamy łyżką farsz, zaczynając od dobrze od przodu, napychając jego część, czyli ładnie napychamy farszem kurczaka od przodu i lecimy wzdłuż tyłowia, czyli do udek, do kuperka. Ładnie tu nam się już nabija. Nie można też za bardzo przepchać kurczaka. Na kurczaka wchodzi około, tak powiedziałem, do kilograma mięsa mielonego, czyli farszu. Ładnie go rozbijamy. Pychamy ten farsz i przechodzimy do elementu szycia. Kiedyś nasze babcie, mamy robiły to tradycyjnie. Szpagat, nitka, igła gruba. My zrobimy to takim bardziej nowoczesnym sposobem, czyli na dwa sposoby. Można zrobić długą wykałaczkę i szyć, że tak powiem, tylko wykałaczką, czyli na okrętkę wkładamy i szyjemy o samą wykałaczką, tak, czyli około centymetra nachodzimy na skórę i przechodzimy dalej. Mamy taki element, nie będziemy wykręcać, tylko bierzemy drugą wykałaczkę i bierzemy tak samo od nowa na pętelkę. Wykańczamy wykałaczką. Trzeba pamiętać, że po upieczeniu takiego kurczaka, kaczki lub gęsi bądź indyka, na gorąco wyciągamy wykałaczki.
ponieważ gdy to wystygnie, będzie to już takie chłodne, wtedy możemy rozerwać elementy części mięsa. Możemy drugim sposobem go zszyć, łączyć jego elementy tak samo co pół centymetra. Łamiemy wykałaczkę, na prosto spinamy, tak? I teraz kończącym elementem jest właśnie szpagat. Czyli robimy sobie pętelkę z nitki, jakby zakręcamy na ręku i sobie ściągamy, tak? Mamy tak zwaną pętelkę i sobie za wykałaczkę naciągamy. O! I ładny nam szef wychodzi. Może Kuba teraz spróbujesz może. Proszę bardzo. Ostatni element naszego łączenia. O, bardzo, bardzo fajnie. Ty też? Tak, proszę, tak, 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 właśnie zaczekamy. I ściągamy delikatnie, delikatnie właśnie, aż nam się zejdzie mięso, proszę bardzo. I kończący etap naszego wiązania jest ściągnięcie udek, tak? Czyli to samo, nie, nie, to samo. O, właśnie. I teraz udka ściągamy. Proszę bardzo. O, super. I jeszcze raz zaciągamy to samo, żeby nam się nie rozeszło. Nie jest to takie trudne. Nie jest jednak takie trudne. Tak przygotowany kurczak nadaje się do włożenia na brytwannę. Nadanie mu koloru podczas pieczenia, czyli można przesypać go przyprawą do kurczaka. Można też to być jakaś papryka słodka. Użyjemy grubo zmielonego pieprzu. Oliwy z oliwek, bądź oleju rzepakowego. Na ile trafi do piekarnika? Wiesz co, godzinę liczy się na około kilogram mięsa. Taki kurczak ma około 1,5 kg. Ponieważ użyliśmy prawie kilogram mięsa mielonego, około 0,5 kg do 60 deko ma kurczak po wydrylowaniu, czyli około 1,60 kg, czyli godzinę 50-60 minut powinien trafić do piekarnika. Najlepiej jakby ten kurczak jeszcze odstał sobie, zamarynował się w tej przyprawie, która jest tu na wierzchu. Odstawimy go jeszcze na pół godziny do lodówki i dopiero wsadzimy go do piekarnika. W poprzednim programie prezentowaliśmy Państwu przygotowywanie rolady z karpia. Teraz widzę, że przyszedł czas na roladę ze schabu. Nie może roladę, tylko całkiem, tylko roladki ze schabu. Dzięki, że mi podałeś. Mamy schab po 150 gram, fileta z kurczaka, majeranek, ogórek kiszony i papryka czerwona. Bardzo fajnie się ją szybko przygotowuje, czyli mamy tak, schab wieprzowy, 150 gram. Odcinamy jego błonę, żeby nam się nie skurczył. Przy błonie by się skurczył? Tak, błona powoduje, że schab podczas smażenia, pieczenia, podczas się kurczy i powoduje nam kurczenie całego mięsa. Bierzemy tuczek. Niektórzy nasi starzy przodkowie, babci, dziadki zawsze moczyli tuczek w wodzie, żeby się łatwiej rozbijało. Nie jest to teraz konieczne. Wystarczy założyć folię, nie będzie nam się rozpyskiwało kawałki mięsa i będzie nam się ładnie rozbijał cały płat mięsa. Ważnym elementem podczas rozbijania jest to, żeby rozbić schab dookoła bardziej cieniej, żeby podczas było formowania jego łatwiej, tak? A środek zostawić bardziej gruby. Mamy przygotowany element schabu do zwijania. Do zwijania, do panierowania, także dlatego rozwijaliśmy Kuba tu dookoła cieniej, żeby ładnie go uformować. Żeby brzegi zawinąć. Brzegi zawinąć, tak. Kotlety schabu ładnie uformowane, trzeba troszeczkę go wzbogacić w oliwę, bądź oliwę z oliwek, olej rzepakowy. Tu mamy przyprawę do gyrosa. Ja akurat sobie użyję przyprawy gyrosa, ma fajny aromat, smak, także można go sobie ładnie przyprawić. Przyprawa do gyrosa jest przyprawą słoną, czyli soli już nie używamy. Grubo zmielony pieprz, majeranek. Ja użyję jeszcze troszeczkę koperku świeżego, jak używaliśmy do kurczaka faszerowanego natki, to tu użyjemy świeżego koperku, ponieważ lubię zapach i aromat świeżych ziół.
I teraz dobór różnych innych składników jest dowolny. Można dołożyć ogórka kiszonego. Ja przygotowałem sobie właśnie ogórek kiszony, czerwoną paprykę, filet z kurczaka. Można użyć zamiast fileta z kurczaka doprawione już uprzednio na przykład mięso milone, czy z pieczarką, czy z serem żółtym. Można sobie zamiast ogórka kiszonego użyć pieczarki marynowanej. Tu mówię, tu w zależności od smaków i podniebienia. Filet kurczaka sprawiamy, czyli odcinamy jego chrząstki wszystkie. Dzielimy sobie go na paseczki. Tu mamy jeden mały filet, czyli kładziemy po środeczku. Robimy to z drugim kotletem. W zależności od tego, jak wykańczamy dany półprodukt, czy pieczemy, czy gotujemy, czy dusimy, czy wysmażamy do miękkości, zależy od tego czas jego przygotowania, tak? To znaczy, powiem tak, na kilogram mięsa liczy się około godzina pieczenia. Gotowanie takich małych rulatek jest to około pół godziny, ponieważ taka latka ma około 250 do 350 gram. Bo ponieważ schab ma 150, około 100 gram, 10 deko dokładamy fileta z kurczaka, jakieś inne dodatki, tak? Ja na przykład sobie pozwoliłem użyć ogórek kiszony, jeszcze do tego bardzo fajnie się komponuje, paseczki. Mówię, jest to potrawa, która nie wymaga żadnej dużej filozofii. Wręcz przeciwnie, bardzo szybko się przygotowuje, tym bardziej teraz na noworoczny, sylwestrowy stół. Czyli mamy schab, mamy fileta z kurczaka, mamy ogórek kiszony i przygotujemy sobie przednio przygotowaną paprykę, akurat świeżą. Była ona wcześniej umyta. Wyjmiemy cały środek. No i paseczki, papryki ładnie nam wyglądają. Ładnie będą się komponować podczas przekrojenia tych roladek. Czyli mamy pieprz grubo zmielony, przyprawę do gyrosa. Skropiamy troszeczkę oliwą z oliwek, bądź jakimś olejem rzepakowym najlepiej, najbardziej esencjonalnym. Troszeczkę ziołami, może być to oregano, bazylia, zależy kto jakie zioła lubi. I tak przygotowane rolatki wystarczy tylko rzucić do pieca, do piekarnika konwekcyjno-parowego lub do naszych piekarników z termobiegiem bądź grzanie górne i dolne. Pół godzinki i mamy potrawę gotową na noworoczny stół. Dla Was facetów to najważniejsze jest tylko jedzenie, a my musimy zadbać o makijaż i strój na ten wyjątkowy wieczór. A nie zapomniałaś o fryzurze? Nic podobnego. Razem z Beatą odwiedziłam salon fryzjerski, by dowiedzieć się, co się nosi na głowie w tym sezonie. A jaką fryzurę byś mi zaproponowała? To ja się zastanowię, a Ty obejrzyj propozycje na naszych głowach. Witam, nazywam się Rosita. W dniu dzisiejszym goszczę u siebie w salonie dwie dziennikarki z Telewizji Centrum. Chciałam zaprezentować Państwu fryzury balowe. Moim pierwszym gościem jest Beatka, w której zaprezentuje fryzurę wieczorową do sukienki z odkrytymi ramionami. Czyli Beatka ma długie włosy, więc zaproponowałabym grzywkę na bok. Zakręcimy je na loczki i podepniemy z boku. Yeah.
Właśnie skończyłam robić Beatce loki, czyli pierwszą podstawę naszej fryzury. Następnie przejdę do zrobienia warkoczyka dobieranego, bardzo modnego w tym sezonie i w poprzednim. Praktycznie jest nieśmiertelny. Przy robieniu warkoczyka dobieranego trzeba zwrócić uwagę na to, żeby on był jak najbardziej gładki i partie, żeby były równomiernie dobierane. Nakręceniu sobie loków lokówką i zrobieniu warkoczyka przystępujemy do wykończenia fryzury u modelki. Trzeba będzie jeszcze wygładzić jej grzyweczkę na prosto, podnieść włoski troszeczkę u nasady, żeby fryzura była wyżej, ponieważ trzeba całą noc wytrzymać, więc te włoski tak jeszcze troszeczkę na pewno się obniżą, a fryzura musi wyglądać świeżo. Na zakończenie mojej fryzury włosy zostaną utrwalone lakierem oraz spsikamy je nabłyszczaczem, by fryzura wyglądała błyszcząco i świeżo. Oto moja pierwsza propozycja fryzury sylwestrowej. Za chwilkę pokażę Państwu drugą fryzurę, którą klientka będzie mogła sobie nawet sama wykonać w domu. Moim drugim gościem jest Asia. U Asi zaprezentujemy fryzurę, jak szybko można to zrobić w domu. Będzie bardzo popularna fryzura zrobiona z wypełniacza, gładki kok, uniesiona grzywka, ponieważ Asia ma mocno wyciętą grzywkę na krótko, a chce jej się na ten wieczór pozbyć, więc na pewno ją uniesiemy do góry. I'm heavy-hearted, pretend I'm fine. Took it for granted, got off the line. Everything I was just turns away. I'm losing my mind now, I'm losing faith. Time's running faster with every day. Should have gone further, gone all the way. All I ever longed for was you. Tell you a secret I still do. Honey, after all we've been through. All I ever longed for was you. Thinking about you, all I did. Honey, after all we've been through.
watching the clouds pass, a stormy night. Everything you are still on my mind. Needing the darkness to burst to light. I'm drinking too much, I'm driving too fast. Promise to quit just to make it last. Everything I was just fades away. All I ever longed for was you. To tell you a secret I still do. Honey, after all we've been through. All I ever longed for was you. Thinking about you. Oto moja druga propozycja fryzury sylwestrowej. Mam nadzieję, że mój pokaz będzie dla Państwa inspiracją, a ja życzę szczęśliwego nowego roku oraz udanej zabawy sylwestrowej. I co sądzisz? Obydwie jesteście piękne, nie wiem co powiedzieć. Może wybrnij z tego dyplomatycznie i złóż życzenia naszym telewidzom. Masz rację, dlatego drodzy Państwo, w nadchodzącym nowym roku życzymy dotrzymania wszystkich postanowień noworocznych, a na najbliższy wieczór szampańskiej zabawy i niezapomnianych wrażeń. Szczęśliwego nowego roku! Zanim Norbert poradzi sobie z szampanem, oczywiście bezalkoholowym, w imieniu Moniki Gering i Kuby Niedzieli zapraszam Państwa w piątek, 3 stycznia, na wydanie podsumowujące pierwsze półrocze roku 2013.